witamy w kolejnym odcinku programu Invest in Częstochowa. W dzisiejszym odcinku mówić będziemy o inwestycjach związanych z poprawą infrastruktury drogowej. Drogi to temat, o którym mówi się często i dużo. Owszem, jakość wielu z nich pozostawia jeszcze wiele do życzenia, ale nadrabianie zaległości także w tej dziedzinie musi trochę potrwać. Na szczęście w Częstochowie wiele dróg, po których poruszają się mieszkańcy i inwestorzy, już prezentują się dobrze, a drogowa ofensywa nadal trwa. Jest to możliwe dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez władze Częstochowy. W ostatnich latach znacznie wzrosła skuteczność miasta Częstochowy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, środków z Unii Europejskiej na realizację wielu różnych przedsięwzięć, inwestycji i zadań. Przy kwocie z ostatnich 7 lat 800 milionów złotych widzimy, że gdyby tę kwotę porównać z poprzednimi latami, to ponad 250 milionów złotych więcej pozyskaliśmy przez te 7 lat niż w analogicznym okresie poprzedzającym. Cieszę się bardzo, że środki europejskie będą nam pomagać w realizacji wielu zadań w mieście. Stawialiśmy jako priorytet na to, żeby połączyć węzły budowanej właśnie autostrady A1 z siecią dróg miejskich. Stąd złożyliśmy 3 wnioski na połączenia węzłów autostradowych z siecią dróg miejskich. Przyznam się, że liczyłem na to, że może udać się zrealizować jedno bądź 2 z tych 3 zgłoszonych zadań. Dziś już wiemy, na pewno mamy dofinansowanie na wszystkie 3 z tych projektów, czyli przy inwestycji na DK1 o wartości robót prawie 200 milionów złotych pozyskaliśmy 164 miliony złotych dofinansowania zewnętrznego. Przy drodze krajowej nr 46, a więc ulica Główna Przejazdowa, to będzie 96 milionów złotych dofinansowania przy 120 milionach złotych nakładów inwestycyjnych. Jak do tego dołożymy jeszcze przebudowę drogi wojewódzkiej nr 908, która jest już w trakcie realizacji, gdzie również pozyskaliśmy 37 milionów złotych dofinansowania, no to pokazuje, że potrzeby te najbardziej globalne, takie, z których skorzystają i mieszkańcy przyjeżdżający, i mieszkańcy naszego miasta, i ci, którzy przyjeżdżają do Częstochowy, będą w najbliższym czasie za sprawą tych środków zaspokojone. Cieszy fakt, że odbędzie się to ze stosunkowo niewielkimi nakładami własnymi, bo dofinansowanie zewnętrzne pozwoli nam na realizację bardzo wielu potrzebnych zadań. Nie zapominamy oczywiście o drogach wewnętrznych, o drogach w specjalnych strefach ekonomicznych, o wiaduktach i mostach na terenie miasta, na które też sukcesywnie pozyskujemy dofinansowanie. Część inwestycji jest już aktualnie realizowana. Realizowana jest w tej chwili przebudowa drogi wojewódzkiej nr 908, czyli przedłużenie Bohaterów Monte Cassino do skrzyżowania z ulicą Sabinostoką. Natomiast na dalszym odcinku, aż do granic miasta, idziemy w śladzie istniejącej drogi. Tutaj na wcześniejszym odcinku budujemy zupełnie nowy ciąg drogowy. Będą to 2 jezdnie, 4 pasy ruchu, ścieżki rowerowe, oświetlenie, zagospodarowanie zieleni. Natomiast na tym dalszym odcinku staraliśmy się zmieścić w istniejącym pasie drogowym. Tam zwiększamy nośność przede wszystkim nawierzchni, ale również budujemy ścieżki rowerowe, budujemy nowe chodniki, nowe oświetlenie, ale przede wszystkim kanalizację deszczową, która ułatwi nam również utrzymanie tej drogi w przyszłości. Jedną z największych inwestycji drogowych w naszym mieście będzie przebudowa drogi krajowej nr 1, czyli słynnej Gierkówki, która na terenie miasta zyska nowe oblicze. Zyskają nie tylko mieszkańcy, ale i inwestorzy, którzy łatwiej będą mogli dostać się do swoich firm zlokalizowanych choćby w specjalnej strefie ekonomicznej. A wszystko to możliwe będzie dzięki ogromnej kwocie dofinansowania. Dofinansowania dostaliśmy ponad 160 milionów złotych, całość szacujemy na około 200 milionów złotych. Przebudujemy DK1 na odcinku od ulicy Rakowskiej aż po istniejący już węzeł Jana Pawła DK1. Tutaj również będzie zmiana całej konstrukcji, będzie nowe odwodnienie, nowe oświetlenie, będą ścieżki rowerowe wzdłuż całej długości przebudowanego odcinka. Poprawimy również kładki dla pieszych, gdzie w tej chwili nie wszystkie są dostosowane dla rowerzystów i dla niepełnosprawnych. Co więcej, przede wszystkim nośność. Wiemy, że ta DK1 nam się kolejnuje ze względu na już upływający okres czasu. Wiemy, że one nam się delikatnie robią się w niektórych miejscach przełomy. Całość podbudowy będziemy wymieniać. Będzie nowa konstrukcja, zwiększona nośność do 115 kN. Planujemy to zrobić do 2020 roku. Pierwsze założenia były, że będzie to rok 2019, ale ze względu właśnie na budowę wspomnianej autostrady A1 w okolicach Częstochowy
chcielibyśmy, żeby te dwie inwestycje jednak duże nie zazębiły się ze sobą, żeby kierujący korzystający z DK1 w trakcie remontu mogli już korzystać z autostrady. Jesteśmy po rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 2019 rok jest to realny termin, aby zakończyć budowę autostrady, więc chcielibyśmy się wpisać tutaj również z przebudową DK1, aby po oddaniu autostrady do użytku, żeby można było puścić ruch już objazdem. Na tym nie koniec. Wkrótce powinny rozpocząć się też prace na drodze krajowej nr 46 w kierunku na Blachownię, Lubliniec i Opole. Zmieni się ma nawierzchnia drogi, pojawić rozwiązania, które usprawnią ruch i dojazd do autostrady A1. I tu ponownie można pogratulować skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dzięki którym wspomniana 46 tak źle kojarząca się kierowcom zmieni swoje oblicze. Główna przejazdowa jest to następna droga, już trzecia w zasadzie z kolei, która będzie nas łączyła z budowaną obwodnicą Częstochowy, czyli z A1. Całość inwestycji szacujemy na ponad 120 milionów złotych. Patrząc od granicy miasta w stronę centrum, będziemy szli w tym samym śladzie, natomiast będziemy chcieli budować tak zwany trzeci pas rozprowadzający, który ma za zadanie tak naprawdę upłynąć ten ruch. Również będzie nowa konstrukcja, będzie odwodnienie, zwiększenie nośności do 115 kN. Natomiast od skrzyżowania z ulicą Jadwigi wybudujemy nowy ciąg wzdłuż torów kolejowych, który będzie tak naprawdę miał za zadanie obejść ulicę Świętej Barbary, aby również płynnie i szybciej przejeżdżało się tym nowym ciągiem. Będą to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. I w okolicach dworca na Stradomiu będzie się łączyła z istniejącą drogą z ulicą Pułaskiego. Mamy ostateczne terminy, będzie to koniec czerwca, kiedy chcielibyśmy już zebrać wszystkie oferty, otworzyć je, posprawdzać i myślę, że w połowie lipca bylibyśmy skłonni już powiedzieć, wskazać ewentualnego wykonawcę zadania. To inwestycje warte jak w przypadku DK1 około 200 milionów złotych, nie oznacza to jednak, że mniejsze zeszły na plan dalszy. Miasto wraz z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu stara się, aby sieć dróg była kompletna. Dlatego obecni i przyszli inwestorzy nie tylko mogą liczyć na poprawę jakości dróg krajowych, ale także na powstanie dróg, które umożliwiają im bezpośredni i dobry dojazd do firm, jakie lokują swoje siedziby w specjalnych strefach ekonomicznych. Są to też inwestycje ułatwiające, tak jak było wspomniane, inwestowania w Częstochowie, w strefach ekonomicznych. Wszystkie te trzy inwestycje wcześniejsze, czyli te duże, one służą również połączeniu się ze strefami, połączeniu się z łatwym wyjazdem chociażby z miasta. Natomiast na strefach ekonomicznych cały czas uzbrajamy te tereny, cały czas dobudowujemy odcinki dróg, aby można było skorzystać, aby inwestorzy mogli skorzystać z tych działek, które tam są, no i zainwestować w Częstochowie.